Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się z Piastem Gliwice. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A teraz na ekranie wyjściowa jedenastka Wisły Płock. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. No naprawdę, żeby tak szybko wyłapać kartkę. Niezbyt rozsądne zachowanie. Sędzia nie miała tutaj wyjścia. Niedobry początek. Teraz będzie nacenzurowanym, a przecież nie pora jeszcze na zmianę. Miejmy nadzieję, że w dalszej części meczu zachowa zimną głowę. Damian Kądzior. I znowu są przy piłce. Rafał Wolski. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę Państwa. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. No to mamy 1-0. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Dobra, teraz piłka górą. Doskonała piłka za obronę. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Dobra intuicja, jest przejęcie. Próbują rozwijać akcję ofensywną, teraz trzeba to mądrze rozegrać. Podanie do Michała Chrapka. Rzuca na Chrapka.
No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Nic z tego nie będzie. To chyba wpadnie! I offside, Jacku. Ten gol nie zostanie uznany. Był spalony. Naprawdę niewiele zabrakło. Mogą mówić o sporym pechu. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. No, pokazał teraz, że nie próżnuje na treningach. Interwencja pierwsza klasa. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Michał Chrapek. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Okazja. Może być groźnie. Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Tak, to powinno się robić w obronie. Czy tam był spalony? Jasto daje piłkę. Rafał Wolski. Ma klej w nogach. Do przeciwnej bramki coraz bliżej. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Inka trafia do Szwoka. Sokulski będzie uderzał. Taka okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Nieładny atak, powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Wybicie i po groźnej akcji. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Sędzia gwizduje teraz spalonego. Michał Chrapek. Chrapek. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Damian Kądzior. Ciekawa teraz piłka górą. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Rafał Wolski. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Co teraz wykombinują piłkarze Wisły Płock? Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. Wygrana na wyjeździe to zawsze cenny wynik. A w pierwszej połowie pokazują, że nie są na boisku tylko po to, by się bronić. Piast na razie radzi sobie z przeciwnikiem. Widać, że Gliwiczanie byli dobrze przygotowani do tego spotkania pod względem taktycznym, dzięki czemu wypracowali sobie przewagę. Nie jest ona jednak na... Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. A
Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Na razie 2-0. Mamy doliczone 2 minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. No i mamy przerwę. Wisła Płock jak na razie przegrywa. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Nierozważne wejście, czerwona kartka i będą musieli teraz bronić prowadzenia, grając w osłabieniu. To nie zawsze jest proste. Bynajmniej, przewaga nie jest przecież wielka, a gdy ma się mniej zawodników niż rywal, łatwiej o luki w obronie. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Było gwizdka, sędzia puszcza grę, Piast Gliwice ciągle w posiadaniu piłki. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Furman. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Podanie do Piotra Tomasika. Niegroźna ta centra. Łatwo chwyta bramkarz. Krapek. Jorge Felix. Jakub Czerwiński. Piast prowadzi grę. Wciąż przy piłce. Rywale muszą się nabiegać. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. Kuba Czerwiński. Jorge Felix. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Mateusz Szwoch. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Co za wejście! Za chwilę wznowią z autu. Jorge Felix. Przeciwnicy przejmują. Wisła Płock zbliża się do bramki rywala. Realne zagrożenie. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odgwizdany spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Tracą piłkę. Sekulski. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Jest! Jest! Nie poddają się! Mają kontakt!
Jeszcze powalczą. Spójrzmy raz jeszcze. Wysoko piłka mija obrońcę. Nie miał jak interweniować. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. A zatem mamy wynik 2-1. Kuba Czerwiński. Jakub Czerwiński. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Mieliśmy faul w szesnastce. Sędzia odgwizdała przewinienie, ale nie zdecydowała się na pokazanie kartki. Trochę to dziwne. Może uznała, że to zagranie było niezamierzone. Tak czy inaczej, była zbrodnia, jest kara. Wojna nerwów. Szansa na wyrównanie. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. No i mamy remis, 2-2. Michał Chrapek. Znowu Gliwiczanie w próbie zdobycia zwycięskiej bramki. Koniec meczu blisko. Teraz albo nigdy. Będziemy tutaj mieli rzut wolny bezpośredni dla płockiej Wisły. Furman. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Zdecydował się teraz zejść do środka. Czysty wślizg, odzyskanie piłki, czasem ryzyko się opłaca. Jorge Felix. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Piłka na Jorge Felixa. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Oj, bardzo ryzykownie teraz. Pani sędzia upomina żółtą kartką, a przecież już i tak grają w osłabieniu. Nie mają czym szastać. Na ich miejscu powściągnąłbym nerwy, bo nie będzie komu grać. Piłka dla drużyny przeciwnej. Krapek. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Jeszcze jeden atak Piastunek, chociaż to już ostatnie chwile spotkania. Zależy im na zwycięstwie. I spokojnie broni to bramkarz. Akcja przerwana. Odgwizdany spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offside'u okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Utraciła posiadanie piłki Wisła Płock. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po 90 minutach gry mamy remis.